Witam Państwa. Myślę, że do godzin wieczornych przewinie się tu jeszcze wiele osób. W tej chwili dopiero punktualnie, tak jak zapowiedzieli organizatorzy, startujemy. Ja powiem, że nie do końca się zgadzam z panem Markiem, że jestem tu gościem. W jednej osobie, czyli w osobie szefa stowarzyszenia Potrzebny Dom, jestem tu gospodarzem, bo razem z TBS-em jesteśmy organizatorami tego wydarzenia już po raz 11. Natomiast rzeczywiście jestem tu gościem jako wiceprezydent Stargardu w imieniu prezydenta Zająca i pani prezydent Ewy Sowy. Chciałem podziękować za kontynuowanie tej wspaniałej inicjatywy, przekazać wszystkim życzenia pięknej zabawy. Pogoda dopisała, więc mamy szansę spędzić miły dzień. Atrakcji jest moc, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Szczególnie chciałem podziękować właśnie miastu i starostwu za wsparcie. Mamy wielu przyjaciół, sponsorów, którzy co roku wspomagają nasze działania w Dniu Sąsiada. Ja też chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w to, żeby to przedsięwzięcie po raz kolejny się udało. Mam tu na myśli wszystkie osoby, które działają w ramach Stowarzyszenia Potrzebny Dom i wszystkich pracowników TBS-u, którzy pomimo tego, że dzisiaj jest dzień wolny, poświęcają swój wolny czas i przychodzą tu, pomagają w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia, ale szczególnie chciałabym tutaj podkreślić rolę dwóch pracowników, bez których podejrzewam, że to przedsięwzięcie by pewnie się nie udało. Mam tu na myśli panią Renatę Kraus i pana Wiesława Spychalskiego, którzy między państwem gdzieś się przemieszczają i organizują całe to przedsięwzięcie. Ja im szczególnie serdecznie dziękuję, a państwa wszystkich zachęcam do tego, żeby się super tutaj bawić. Desapareció.